Pieprznąłem w słup dwa razy. Z tej strony Raulen i witam was w drugim odcinku na moim kanale z mojej małej krainy. Ze mną jest po mojej lewej... Prawej? Kto jest po mojej lewej? Albo inaczej, kto jeździ traktorem? Ja. No to ze mną jest GZ, przywitaj się ze wszystkimi bardzo serdecznie. Cześć. A na zewnątrz jest Konsi a la Conchita. No, cześć, witam się ze wszystkimi bardzo serdecznie. Dokładnie. Jak widzicie, mieliśmy tutaj malutką awarię. Mianowicie trochę nam się maszyny potopiły po ostatnim nagrywaniu. Ale to mniejsza o to, raz, dwa to wyciągniemy na odcinku, żeby było trochę zróżnicowania. Żeby miał jakiś problem, nie? Ale dobra. One nie były utopione, one się utopiły przed chwilą. Same się utopiły. W ogóle to jakiegoś Wiesława widziałem na TS-ie. I nie mów tak do mnie. What the fuck, jak on tam wyje? Tak, teraz jeszcze New Hollanda utop. O, przyjechał mi kierowca. No widzisz, jest, udałeś. A gdzie jest pług? A, jest tu. Dobra. Trzeba jeszcze dorać, jeszcze troszkę tam. No, mały problem. O Jezu. Poczekaj. Bo tu jest za... A, nam na górze jeszcze. Tylowo. Tym case'em wyjadę też? Wyjadę. Chyba. Znowu? Kurde. Ale zobacz jak fajnie urosła ta trawka. Widzisz? A co ty tu siałeś? Jęczmień chyba. To ja się? Nie, to nie wiem, czy to ja, czy Matt? Dzięki. Lepiej w farmingu jedzieć niż w tym. Lecie. A, to dzięki za komplementy. Może opowiedz wszystkim swoją historię dzisiejszą, co? Czego? Z naszej trasy, tak. Z tego, z Anglii przez morze do Holandii? No. No to tak, wyruszyliśmy z miasta Sheffield. Dobrze wiesz, jak to miasto? Jakie to miasto? No, Sheffield, przy okazji opowiesz Raulenowi. Ale jakie to miasto dokładnie się nazywa? No dobra, mniejsza z tym. Nie, to jest ważne. No to co powiedziałeś? Chyba coś takiego, no właśnie. No i ja sobie musiałem pojechać do kamieniołomu, po to, by zabrać z kamieniołomu kopalkę. Ale nie musisz im opowiadać całą historię, tylko weź im to szczegółowo opowiedz. To ty jesteś na maturze ustnej. Kurczę, nie. Nie, ale no chciałeś im opowiedzieć, bo opowiadam. Ale to tak najciekawszy moment. Pieprznąłem w słup dwa razy. I? No miało być najciekawsze. No. Kto jeździ tym Lambo? Nikt. Nikt. No kurczę, jak ty latasz sobie gdzieś. Ta fuk, tu trawa urosła. To jest nie trawa. Ale gdzie pojechał GZ z wycinarką? A po co ci wycinarka? No przecież tu jest pienia, chciałem go wyciąć. Nie dzisiaj. Mogę tą trawę zaorać? Ale to nie jest trawa. A co to jest? Jęczmień został. To jest jęczmień? No, bo ja będę kosą ścinał. Kiezet! Co? Dobrze, nie dawaj mu orać. Co tu drzewo robi? A, bo ja miałem kultywować, sorry, to ja się zabieram do tego. A, bo to pewnie wyciągnęło się... Może zrobilibyśmy akcję orka, bo była kultywacja, już orkę bym mógł zrobić. Nie ma, a są pługi w ogóle? Mógłby, kurde, większe pługi jakieś kupić dla wszystkich i każdy by orał. Spoko. GZ Fund Nino. Nie ma w ogóle dzisiaj jestem sponsorem, okej. Co? A poza tym ja wam miałem coś powiedzieć i zapomniałem. No mów. No przecież mieliśmy sobie dodać automatyczne to odpalanie i w ogóle. No dodamy, ale w następnym odcinku. Ale, no, miałem, ale że teraz o co chodzi? A, o, Konsy są mnie... pługi! Super! Konsy się u mnie na live zajarał od
automatycznym odpalaniem i zmiany biegów. Nie, bo tam jest tak jak w SF-ie, nie? I żeby już było tak samo, nie? Że musisz wcisnąć klawisz, żeby jechać do tyłu. No. Że... I wyjedziesz i do tyłu i do przodu. A to fajne. Jezu, nie na czołówkę! Nie, siewnik muszę odstawić i wziąć sobie pół. Kto tu zostawił kultywator? Nie, ja. No ja przecież. Tak, już ja. No patrz, czemu tobie tak dużo ora, a mi tak nie, dużo kultywa. Nie ora? Jak dużo u mnie, ora? U mnie to takie są... wąskie się zrobiło. To są identyczne pługi to no, są. A czemu to takie wąskie jest? Nie, może. Poczekaj, pojadę kawałek. Jak pojechałem do przodu, to takie strasznie wąskie się zrobiło. A mam rozłożone. No bo wiesz, on, to musi iść. To musi iść tak jak teraz, bo to idzie jedna za drugim i to tak jest. No to. Wiesz te odkładnice? Ale to ma niewiele większą szerokość od czwórek większych pół. Te odkładnice i te. Chociaż nie wiem. Szerokość ma większą. No może troszkę szersze powinno być, chociaż nie wiem. Bo w sumie, jakby tak lekko przekręcił go ten pług, bo jak była regulacja... Na przykład te z tyłu one nie orają. Teraz. Czekaj, jedź. Nie no, też one przecież działają. Coś mi... A mi teraz przednie nie orzą w ogóle. Czekaj, złóż pług, obróć pług. Nie no, to jest wszystko tak, jak powinno być. Tutaj nie a ma to w sumie 6 metrów. No właśnie. Mi tylko tylnie łapią. Tak się zdaje, bo wiesz, bo ciągnik jest duży i pole jest duże i tak się zdaje, jakbyś to do mniejszego ciągnika podłączył. No teraz mi zaczęły przednie łapać, ale to i tak jest strasznie wąsko. Coś mi tu nie pasuje. Oj, nie narzekaj, tak już jest. Ale mgła się zrobiła. Fajna. Sąsiad coś tam, wiesz, rozpalił ognisko i mgła jest, znaczy dym. Nieprzyjemna ta mgła. No i w ETS-ie bardziej mgła przeszkadza. No tobie to wszystko przeszkadza. Szczególnie, no ale nie mów, jak się jedzie gdzieś na trasie z Amsterdamu czy do Amsterdamu i jeszcze nie, ci ja jak walnie. Amsterdamu nie będę jeździł. Jak ci walnie mgła, no to kurde naprawdę. Jak tam tak, dwupasmówka, ustanie ci jeden na poboczu, drugi jedzie obok. No i to aż się prosi, żeby w kogoś uderzyć. Jeszcze lak złapie i koniec. Landhandel zgłasza duże zapotrzebowanie na towar jęczmień. Wow. Nie mam jęczmienia chyba. Ty, a Rowland, ja tobie nie pokazywałem jeszcze. Czego? Słuchaj tego. Co to było? Zgadnij co to. Zgadnij co to. Zgadnij co to. Proszę. No brzmi jak istne prosie. Nie. To nie jest prosie. A co? Osioł. Co? Osioł. To jest osioł? No. No nie słyszysz? Nie wiem, jakoś niepodobne do osła. To no. Nawet Araulen Konsi mi już pokazywał, jakiego mikrofon jest podobny do osła. Weź to pokaż. Tak, a teraz nie mogę. Może. Ale mam przyczepiony i nie mogę. Musiałbym, wiesz... Ten Lambo trochę teraz. Wolno jedzie z tymi pługami, kurde. Ja w ogóle pojechałem, ja przed chwilą jechałem koło Konstiego, teraz jadę koło Aurolena. Nie no, spoko. Jak ty w ogóle zrobiłeś jakiegoś jakąś poprzeczkę do słupa? Nie, tak jadę obok tej poprzeczki. Może was znajdę gdzieś. O, są. Tutaj to jest mistrzowsko oborany ten. Ja się trzymam brzegu. To jest coś. Wiesz, ale bo to kurna, będzie jaka tak. Ciemno, jaka ciemno jest ta gleba. Wysokiej klasy. Tak, klasa energetyczna A++. Tak, dokładnie. High quality. A w ogóle 4K. Dzisiaj czytałem, że Galaxy Note 5 ma już być z ekranem 4K. Nie, to przez... nie przesada? No właśnie, miałem o to samo spytać. Full HD już było wystarczające, a już niektórzy na 2K się rzucają,
A tu już Samsung chce 4K. Bez sensu według mnie. Telewizor u mnie nie ma 4K. Co? No. No, telewizory nie mają 4K. A, no. Monitory kurde, to jeszcze nie, nie... Niektórzy nie mają Full HD. Nawet ja dopiero ile mam? Nie, kilka miesięcy, ja kilka miesięcy monitor Full HD. Ja też jeszcze nie a mam co tu, HD. A co tu o ten? Masz w HD? Konsol? No. Dajcie, zrobiłem jakiś strajk, za mało zarabiamy. Trzeba będzie. Tak, trzeba będzie sobie zmienić. Strajk głodowy. Tak, kurde. Nie, ale jak tak patrzę na to, to ta szerokość tej orki wygląda tak, jak u mojego sąsiada czwórki, pługi. Nie no, nie gadaj, nie jest tak źle. To są, to wyglądają jak pługi do podorywki, a nie do orki. No może, ale nie jest aż tak tragicznie. Ale patrz, ludzie się czepiają, że teraz w SF-ie kurz jest taki straszny w ogóle, a tutaj ta animacja orki wcale jakaś taka... Ale no teraz kurzu nie ma, bo doszły animacje. Ale lekki, tam też się lekko kurzy, no ale kurzyć lekko się musi. No to lekko, to no, musi wiadomo, się kurzyć. No to tak. Dziwne jakieś te pługi. I czemu jedziesz na mnie na czołówkę? To. No ty! A, ja się patrzyłem do tyłu. Dobra, ominę cię przecież. Takiego orania. Co jest, jakby tu bruzda była, jakby to wyglądało? No i jak ja mam teraz jechać? Jakbyś po pijaku orał. Co wy tam robicie? W sumie ja nie lepiej tutaj robię, bo tutaj coś... Nie przyjeżdżajcie tu po prostu. Ty już nie mów, jak ty tam... Jaki strasznie ale wolny... Omińcie to, ten jęczmień, co tam żeśmy troszkę zasiali. To się nie da tak. W ogóle fajna, licznik mi 181 km pokazuje. Spoko. No nie jest źle, mówiłeś, że wolno, a to jednak... Ty, też, wiecie też co, my będziemy to orać, kurde, z dwa odcinki. To ty? Serio? Po odcinku to skończymy. Nie, ja idę wracać zagrać. To idziesz? Wetsa? Wetsa będę miał. Kurde. Do Amsterdamu będziesz jechał. Nie! Ty też miałeś grać. To są największe pługi? No chyba tak. Kurde. A w modach nie było żadnych? Nie dorzucałem? Chyba nie wiem. Nie wiem. Lipne strasznie te pługi. Fajnie jest. Ale ze mnie kierowca. Na pewno lepsi z konsoli. No ale no kurczę, teraz nie, na pewno lepszy, ja jestem na pewno lepszym kierowcą niż ten, jak on Brydek. Ma brydek, o, a, brydek. Ja nie jeżdżę na przednim zderzaku. What? Po asfalcie. No takie tam. zawrócenie po przy pracy. Pełnej prędkości. Zawrócenie przy pełnej prędkości na autostradzie. Te pługi widzę, że są strasznie gęsto i dlatego one tak wąsko zajmują. One powinny być szerzej rozstawione. Po prostu odkładają małą ilość ziemi. To są pługi szerokie, znaczy niby duże, ale pod słabą glebę. Mi się wydaje, bo tego. Bo powinny więcej wyciągać. Albo na odwrót. Jak bardzo zagęszczone, to do mocnej gleby. Tak, no, dobrze. No właśnie. No. Muszą po paseczku takim mają, muszą po paseczku odkładać, bo by się ciągnik zesrał. No bo kurde, trzeba... Kurde, może ten... Znowu powiedziałem. Może ten New Holland będzie szybciej jeździł, bo ten Lambo to jest masakra. A z jaką prędkością tam? Mówiłeś, że coś o 180 no, chyba? No bo mi pokazuje, nie wiem, ile w końcu jadę, bo mi pokazuje 180. Cały czas? No cały czas, 181. Takie... Jakby stroiły, potrójnie po licznik pokazywał. O ja. Dobra. To musi być ciekawe. Ja pierdolę, ty nawet w farmingu nie umiesz jeździć. Dlaczego? Co wy tam robicie? Ale tak naprawdę, no to jak ty w ogóle zacząłeś to orać, to ciężko jest teraz... Jakby tu były w ogóle bruzdy, by tak cholernie ciężko było dobrze to orać, że szok.
To jest tak, przez środek przeorane. No po ten bokach. Jedzie trochę lepiej. No i wiem, że jadę trochę lepiej. Znaczy mój traktor jedzie trochę lepiej. Nie jeżdżę źle. W pierwszym odcinku się dużo działo. Ja nie pamiętam. Tego co słyszę. Nie pamiętam co się działo. Napadli a, na wioskę. To! Ale to było. To było ogólnie rozpisane, a nie w pierwszym odcinku. A to opowiedz pierwszy odcinek, albo odcinek, który taki był najfajniejszy. Jeszcze czego? Albo coś najfajniejszego opowiedz, o. Nie, bo będziesz się śmiał. No ale nie będę się śmiał. Nie, bo ty... Wyłączę mikrofon. Nie, kurde, pługi mi nie chcą zabrać wszystkiego jeszcze, no super. Ale wyłączę mikrofon, nie będzie słychać jak się śmieje. Dobrze. No i tak ci nie opowiem. Dlaczego? Ale wszyscy by tego chcieli. Sam obejrzyj, jak cię to interesuje niby. A zobaczysz, że wszyscy będą chcieli, żebyś tutaj poopowiadał. Dobrze, to jak wszyscy będą chcieli, napiszą to w komentarzach, to w następnym odcinku. No oczywiście, że wszyscy będą pisali w komentarzach. Tak, a w komentarzach spam od Konsiego. Nie. Nie, nie, z żadnych multikont nie będzie spam od Konsiego. Już to widzę, pewnie założy konto dla brata. Ja mam kilka kont przecież, z 10 by się znalazło spokojnie. A ja miałem tylko przez cały ten czas, to jest mój drugi kanał dopiero. Ale no, masz pewnie jakieś tam maile na Google, na Googlach. Jeszcze, oprócz tego. No oprócz tego mam jeszcze dwa maile. Znalazłoby się coś tam ciekawego jeszcze, bo tam wiadomo, czasem się zakłada maila, żeby sobie nie zaśmiecać jednego. Zakłada sobie, ja lubię mieć wszystko na jednym, zwłaszcza od kiedy weszły te kategorie na Gmailu. To teraz no niby bardzo, tak, bardzo niby tam się segreguje to wszystko. Czasem potrafi coś tam źle przerzucić, ale w większości to dobrze działa. No ja mam ten, jeden mam prywatny i jeden typowo pod YouTube i to mi wystarcza. Segreguje tam te maile na plastikowe, metalowe, szklane. No dokładnie. Nie jest źle. No, a Konsi, co ty tam? Ty tam sobie odgrodziłeś, tak? No ja sobie odgrodziłem, bo mówiliście, że przeszkadzam wam w orce, no i ja sobie swój kawałek podłogi oram. Jest ci przykro z tego powodu. Jest mi przykro, jest mi bardzo przykro, że mieszaście tak. A w sumie nie jest mi przykro, bo sobie mam, wiesz... ja mam proste tutaj pole i po prostu jeżdżę w kółko i... A czemu ty jeździsz poza oranym? A jak się jeździ, jak się ora? Tak się jest. O, Raulen, nieładnie. Później nie, przecież no, się poprzeczki robi. O Jezu. Ale to tak się nie robi tak aż tyle. Ty z tymi pługami jeździsz tak i maltretujesz to. Klasa gdyby się pogorszy. Będzie tylko A+. No, A+, też nie tak źle. Tylko, że jak upijesz i do A zwykłego spadnie. O, to już całkiem. To już będzie tragedia. Ale tutaj mamy magiczny stawek i się poświęci pole i będzie z powrotem A++. Wrzucisz monetę, albo traktor jakiś poświęcisz. Traktor wrzucę. Traktor poświęcisz i magicznym sposobem. Drogo sadzawko. Tak, przeprowadź ten traktor. Co? Przeprowadź ten monolog. Dorywasz mi. No to prowadź go. Trenuję, bo wiesz, matura blisko. Droga sadzawko. No ciebie GZ to za rok czeka, także wiesz. Ale nie w tym roku. No. I nie wiem, czy będę zdawał maturę, to jest inna sprawa. A za rok Konsi będzie się śmiał, ja już mam to za sobą, a ty. A zobaczymy. Ja mu wtedy powiem, a ja nie zdaję matury i bęk. Zobaczy. I wejdzie mu głupio. Co bez matury będzie warte te 4 lata nauki? A co matura tobie da? Bez matury iść na studia. Bez matury na studia nie pójdziesz. A ja nie chcę iść na studia. To mogłeś równie dobrze zawodówkę sobie wybrać. No ale wolę, muszę mieć średnie wykształcenie do zawodu. No widzisz. I w technikum jest tak, że masz te egzaminy zawodowe i możesz mieć zawód bez matury. No ale zawodowca też jest zawód bez matury. Ale wtedy nie masz średniego i nie masz iść do straży pożarnej. Jesteś na strażaka? Co ma mechatronik do strażaka? A co ma
tupa ksiądz do proboszcza. Ksiądz do prezydenta. Co? No. Ale no to... to chcę. Nie chcesz no, musiałem być... jakiś zawód wziąć, nie? Nie chcesz być strażakiem? No chcę, ale muszę mieć wykształcenie średnie. Będziesz gasił te pragnienia. Będę jeździł dużymi skaniami. Gasił pragnienia. Ja wiem, to w gimnazjum się tak myśli, kurde, co ja będę miał bez matury. A mój kolega też tak planuje zrobić, że do technikum będzie cisnął, a matura wątpliwa sprawa. On sobie pewnie na studia pójdzie. Po liceum to musi na studia iść. Się rozpędziłem. No, lipa jest bez studiów. To jak nie ma zawodu. Konsi powiedz na co pójdziesz. No, co mam wiedzieć? Kończysz zaraz liceum i jeszcze nie wiesz? Studium orania pola. Technik rolnik, sobie wejdź potem. Policjalna szkoła zawodowa. No, a co ty wiesz? To wiesz, to musisz się nauczyć, żeby dobrze jeździć. No piszmak idzie na technik rolnik, to on by cię nauczył. No, będzie się uczył, jak tutaj dobrze obrabiać pole. Tylko repetycji od niego weźmiesz. No. A ty, a Raulin, gdzie pójdziesz po tej gimnazjum? Technikum. Piszmak sobie jeszcze bardziej rozbuduje swoje gospodarstwo. Kupi technik, drugą szybę. Technik informatyk. Potem 60. Potem studia programistyka prawdopodobnie. Trudne technikum. No ale co zrobisz? No, nie będę wybierał czegoś, do czego też nie pasuje. Na mechatronice też nie kręcą mnie jakieś tam te różne konstrukcje, to wszystko. O, mechatronika jest trudna. No to nie kręci. Dobra, bierzemy się we trójkę i trzeba ten kawałek jakoś szybko zaorać. Który mój? No. A już żeście tam wszystko zrobili? No. Kurde. Pomożecie mi. No. Ale no wiesz, no, nie ma nic za darmo. Ja wiem. Dlatego poświęcam swój traktor. Psst. Spoko. Jakby tu była brózda, to nie chcę wiedzieć, jakby to pole wyglądało. Dlaczego w tej wodzie zawsze mi laguje ciągnik z pługiem? A mi w ogóle teraz pług tak laguje, że masakra. No, pług jeździ, ciągnik nie. Nie, na odwrót. Ciągnik jeździ, pług nie? No. Znaczy widać, że orze, ale stoi. Mi to kurde coś się dzieje złego. Ja pierdzielę, to ten będzie teraz tam stał i przedłużał, zamiast przyjechać i pomóc. Jak ja bym ci zrobił teraz screena, co mi się stało, pług mi się rozerwał na części. Co ty kiedy robisz? Zawieszenie ściągnika wisi obok ciągnika w innym miejscu, tak się zlagowało i się w ogóle ciągnikiem nie da ruszyć. Coś mi się zlagowało, nie wiem. Oluju. Fajnie widzisz to wygląda. Widzisz te zawieszenie, czy nie? Ale ciągnika? Ale ty pewnie nie widzisz. Znaczy, no, tylny zaczep. Czemu tu jest koło? A. Poróbcie screeny, to wrzucę na nagranie. Jak to się w ogóle stało? Nie wiem. Tego jak się robi screeny? Spoko, kurde. Green screen. Nie mogę tak, bo mam dwa monitory. Zobaczysz zawieszenie, jak u mnie teraz i zobaczysz, Kąsi, że... ja ty nie możesz zrobić screena? No zrobiłem tego zawieszenia screena. Więc zobaczysz co. Te pługi mi przepuszczają momentami. O, naprawiło się, jest. No i tutaj w tym jednym miejscu mi tak te pługi szaleją. No mi też, przy tej wodzie, nie? No. No i jak ja wjechałem do tej wody, to już całkiem. Jak my wtedy z matem tą wodę oraliśmy, to... Co robiliście? No, przecież trzeba było zaorać tą wysepkę. Spoko. Giezeda, może byś tak pomógł mi orać? Oranie jest dla słabych. Spoko. Ja już jadę, zobaczysz.
Tylko jeszcze muszę chęci mieć. A co? Co ty zrobiłeś? Pracownika puściłem, ty. Serio? Pracownik sobie chyba z tym pługiem lekko nie radzi. Data spokój, jak to się u nas mawia. Pracownik sobie z tym pługiem lekko nie poradził. Nie umie takim. Pracownika, najmę. O, spoko. Wiem co zrobię. Piać to przejdzie tutaj, czy to też będzie taki błąd jak na live'ie. Patrz ta teraz. A nie, dobrze się chyba ustawił, chociaż... No dobrze, myślałem, że odwrotnie. A tu nie działa, patrz. A u mnie działało. Dawało tempomat. I się wychodziło. To jechało. No bo kurde, nie masz tego moda. No jest ciągnik odpalony, nie? A jak nie masz, to ciągnik ci gaśnie i wiesz. I znowu mi przepuściło. A jeszcze raz tego pracownika puszczę, zobaczycie. Znowu się tak przewróci. Jezu, jak my to łożemy. On to wolniej ora od nas. O, w dupę jeża. Następny! A to pracownik czy kto? Nie, to ja. Powiem ci, że dorównujesz poziomowi pracownikowi. No, a pracownicy są iście wykwalifikowani. No właśnie. Zobacz jak on to robi, zobacz, patrz, chce zakręcić, pług nie idzie, ale na chama, no patrz. Co? Jezu. No ten pracownik, serio, zobacz. Ciśnie na chama z tym pługiem. Jezu, to sobie leży, kurde, już sobie fajran zrobił. Co się będzie pierdzielił? Pracownik to jest normalnie mega wykwalifikowany. A daje radę, patrz, o, podniósł się, widzisz, mówiłem. Dał sobie radę. Coś, nie? Dał sobie radę. No widzę jak ty orzesz w tej chwili. Oram coś. Grzebie patykiem w ziemi, oram coś. No patrz, jak ładnie robię. Ty, pracownik mi opuścił pług, zobacz co on robi, patrz. Jaki szalony. Dojechał, przejechał stąd, tu, opuścił, jedzie dalej. O jest. Chyba nie są przystosowani. No te pługi nie chcą orać. Dobra, weź ty zakończ na tym odcinek, bo to... Pracownicy nie są przystosowani do tych pługów chyba. Kurde. Dobra, nie, bo to jest porażka, tą resztę się kultywatorem dociągnie. Jeszcze nagram niesamowity breakdance GZ-a. A ty ze swoich pługów, ty ze swoim pługiem tak nie zrobiłeś, nasze pługi tak fajnie leżą, a twój nie. Także to by było na tyle. Odcinek trochę taki bez werwy. Gdzie jest Araulen? Bez werwy jakoś dzisiaj. A gdzie jest Araulen? Na traktorem GZ-a. A to znikłeś mi, nie widzę cię. Spoko. Ale ja ciebie widzę. Jeśli to ty. Ja. Także odcinek jak dzisiaj mam koszulę, taki trochę spokojniejszy, jakiś taki wyszedł. Trochę sobie pooraliśmy. Trochę się pługami zabawiliśmy. Mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Także trzymajcie się. Cześć. No siema. Może Konsie by się tak pożegnał? Cześć.